Fejkuję. Lewa? No, dawaj. Może? Podam ci mida. Trzymaj. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie hoopsy z najlepszym koszykarzem w Polsce. To znaczy koszykarzem, najlepszym graczem hoopsów. Witam, cześć wam wszystkim bardzo serdecznie. No tak w sumie nie powiedziałem, ale jakby ktoś się nie domyślił, to jest Maxinho. Pianino i drugi. Do lewej spróbuj. Dobra, spróbuję do lewej. Generalnie to tutaj pewnie będzie jakiś screen na ekranie, ale Maxinho nawet był no swego czasu, to znaczy na parę razy zapewne. Top 1 na świecie w leaderboardsach. Ale to... Byłem, wiadomo, tutaj głównie mainy są na Ameryce. Tutaj też jest taka ciekawostka, że Maxinho chyba, żeby znajdywać spotkania, to zwykle gra na Ameryce, co nie? Trzeba. Ups, mainy muszą się uczyć grać na Ameryce. No. Bo inaczej nie ma gierek po prostu. Agresywnie. Jak go zraszuję? On ci podaje? Dobra, ja kopnę tutaj. Wlał się? Jaki szybcior. Dobra, ciężko. Podbiję jeszcze. Nice. Kopnę mu. Będę to miał? Nice. Dawaj, ciśnij. I ja jeszcze pro tipy tutaj dla widzów możesz podsyłać jakieś randomowe. Jak coś mi wpadnie do głowy, to ta. Mamy środek? Dobra, masz. O! Wejdzie? Nie wejdzie, czekaj. Kopnę lekko, a dam to male luźno. A w ogóle jak widzisz, że goście to będzie miał, to i tak zagrywasz, żeby musiał polecieć, czy starasz się gdzieś do boku tak, na hoopsach? Tak. Znaczy zależy też od sytuacji. Generalnie każdy strzał w bramkę zmusza ich do skoku i zmusza ich do wykorzystania boosta, co jest OP. Kurde. Jestem środek? Dobra, tego nie ma. Masz tutaj? Masz na ściankę? Mogę... Dobra, nie pre-jumpuję teraz. Teraz możesz. Mają kłopoty. Dobra. Unlucky. Dobra, cofam, ale jestem po drugiej, jakbyś chciał. Dobra, ja takie coś dałem, wylewają się. Rozwalony jeden. Pre-jumpuję, walnę to tak. Oj, sufit. Dobra. O kurde, zdążył ziom. Red mam, plus. Dobra. Biorę boosta, on ma ciężko, na ściankę. I Goldshift wewa... O nie, obronił. Jeszcze tak się odbiło. Ale mają save. Okej. Okay. Dobra, trzymaj. No, bro, on się wysypał. Czekaj, ja mu boost zabieram. Nice. Mają mało. Daj do drugiej. Masz. Już myślę, że sobie bo ja zawalę. Mogę to przejąć zaraz. No. Tak. Taki tutaj randomowy flick. Spróbuj strzężować. Kopnę sobie, może zdążę? Dobra, zdążyłem! A w ogóle muszę ten, do miniaturki potem. Dobra, zapisane replay. Będzie idealnie. Do prawej? Do lewej. Okay. Ale przynajmniej wave dashy co robimy. Też jest hit. Weź boostaj, może? Już sam zabrał. Myślałem, on leci na to, ale bot. Nie. Nie, to jest nie gro. Nie, jest bardzo groźne, ale nie dla nas. Ale troszkę. Okay. Dobra, ja kopnę. Idę do ja kopnę mocno, żeby się wywalali potem. Bardzo dobry kop. Dzięki. Kopuję? Go. Okej. Okay. Dobra, kopnę se. Dobra, tutaj coś on próbuje zrobić. Resercik. Ale nic mu się nie udało zrobić. Ja tu ich fejkuję, machnąłem. No, dawaj. Może? Let's go. Proszę, dobra, weszło. Wleciałem jeszcze w obręcz, ale powiedzmy, że już po akcji, więc gituwa. Bardzo dobry kolot. Tak dziwnie wyszła. Nie wiem co robić. Poczekam chyba na środku. Co robić w takich sytuacjach? Nie, to solo, to musisz czekać po prostu. Okej. Ja jestem po lewej? Jeszcze? Nie wiedziałem. Chciałem wcześniej pre-jumpować, ale się jakoś powstrzymuje, Kika. O, jaki save! Ale nie, gra nie doceniła. Dobra, to leci do góry i moje solo. Dobra, to ja se czekam. Kuksir, ten ceiling pitch, a chłop zasadzi tak randomowo. A tutaj czasem pewnie wyjdzie. Na hoopsach jest popularny ceiling pinch, czy tak akurat zrobiłeś? Tak mi się piłka odbiła, niestety odkleiła się od ściany, że nie mogłem jakby nic innego. To była jedyna opcja. Dobra, bo mnie nie skontrolował. Za słabe mechaniki. Trzymaj. Ładnie. Dobra, masz to. Solówę, pokaż to. A w ogóle chyba... Ile procent mainów hoopsowych gra do minusem? Oj, dużo. Ale najpopularniejszy jest, nie? Czy nie? Nie, dlatego że dużo osób przychodzi z dwójek i gra po prostu do minusami też. Aha. Te hoopsy, aczkolwiek topka hoopsowa chyba 50% to jest do minus, nie? Aha, no to widzicie, jest game mod, w którym nie tylko Fennec i Octane jest popularny. Hoopsy. To jest to, jak jesteście znudzeni tymi autami, to sobie pójście na hoopsy, to będziecie widzieć. To znaczy, no dobra, jak macie golda, to nie będziecie pewnie widzieć tyle do minusów, ale no.
A, nieważne. To już tutaj wcześniej pytałem, dobra, mecz się kończy. A, dobra, to zacznę to, tę kwestię na początku kolejnego, wygrana. Snipers jest całkiem okej, okay. Dayman jest tam. To zaraz dostanie w pierdziel. Góra? Ja odpuszczam to. Dobra, jak tak kopnę. Może zadziała? Okej. Okay. Nie zdążę. Niestety. Spoko. Tu cofnij. Ja tu fejkuję. Ja się tutaj postraszę. Dobra, jaki szef. Pownerwiam ich. Nie Fake. Wiem, czy to warto robić, ale... Tak, tak, tak. Mądry Chase jest bardzo dobry na pupsach, tylko taki okay. Mądry. Dobra. Nie jak masz 0 i lecisz na 50, tylko jak jesteś szybciej, dopiłeś ją. 2-0. Czyli stówę. No, żeby mieć stówę, trzeba być 2-0. Poczekaj, bo był pierwszy. Okej. Okay. Nie mam boosty. Możesz używać też tej siatki pod koszem, żeby wybijać piłkę, nie? A tego dziadostwa, tego... co wnerwia. Dobra, w sumie tak. A tak, to tak, wtedy tak. Co robisz? Wjeżdżasz z piłą na to, czy po prostu walisz piłkę na to i dopiero to kopiesz? Piłę o to walisz. Aha. Nice. Wezmę to? No, do nice. Ciebie? Może? Dobra, podanie do ciebie? Podam ci mida. Trzymaj. Siedzi? Kurde, tego nie Smała miałem! Ja miałem taki cenzurę na to, co się stanie, żeby nikt nie wiedział. Śmieszne, to do intra się nadaje w sumie, bo nic nie wiadomo, bo nawet ja nie wiedziałem. Nice. Mam zero ciągle. Ja mam smała dałem, smała dałem. A w ogóle jak to się broni? Bo ty jakoś kazacko bronisz? Ja nawet no nie wiem. No jestem bardzo dobry w defensywie, ale jestem dużo słabszy w ofensywie. Ja nawet nie wiem jak to się ustawić, żeby bronić. Z backboarda czy z ziemi zwykle? Z backboarda w 90% jest lepiej, ale musisz wiedzieć przede wszystkim co jest groźne w chłopcach. Jak coś nie jest groźne, to kompletnie na to nie lecisz. Jak chłop nie ma angla, żeby strzelić. Aha. Czyli takie wyczucie po prostu. O nie! Dobrze, ale pincha zasadziłem swoją z nim. Ja to tak lubię czasem. Wezmę to? Dobra. Wiem przejmować? Tak, a, tak, tak. Przejmę. Do góry? Trzymaj. O kurde, gdzieś tam. Mocarna. Oj, to jest... odbije źle. Nie, już nie jest niebezpieczny. Jestem w środek w bramce. Okej. Spoko, nie zdążysz, to ja jadę backward. Wykopałem jednemu kolejnemu. Sobie to wezmę. O, dobra, to przejmij. O, dobra. Dawaj, lecisz. Aj, dobrze, zbliżam po nice. A i w ogóle zapomniałem wcześniej wspomnieć, ale Maxinio streamuje na Twitchu, więc jak ktoś lubi... O, tak, jak tak. Ktoś lubi hoopsowy content, chce tutaj tipy popatrzeć na żywo, też Maxinio chyba często gra z widzami oraz... Radajesz jakieś protipy, coś typu... Jasne. No, no to jak chcecie być lepsi w hoopsach i w ogóle, czy tam lubicie po prostu ten tryb, no to w opisie macie link tutaj do tego to gracza, potężnego koszykarza. A lubisz koszykówkę, czy tak o, po prostu? A, ale nienawidzę, zawsze było na WF-ie, to... To tak samo jak ja, w sensie... Tak z randomowo spytałem, bo to są zawsze takie skojarzenia, takie z dupy, wiesz, że Rocket to piłka nożna, hoopsy to koszykówka... Znaczy, generalnie, jak wyszły hoopsy, już byłem bardzo znudzony sokerem. I po prostu w hoopsach masz tą satysfakcję, jak strzelisz bramkę, dlatego że... No na sokerze możesz strzelić nawet 0 na godzinę, co nie? Bo wystarczy, że turlasz piłę po ziemi, no jak, a tutaj jak piłka trzyma... spada, to już jest więcej niż 0. Tak, dokładnie. Dobra. To trzeba się napracować, żeby bramkę kurde, strzelić. Wolałem w obręcz. Dobra, ja to mam. Okej. Okay. Aj, podałem mu trochę. Mam dużo boosta, jakbyś dał dobry środek. Taki? Okej, okay, może być. O, ma to. Nie wiem, strasznie pitch jumpuję, dobrze. Dobry. Ta, ta, ta. Okej. Okay. Dawaj do góry po prostu, na środek. Chciałem go minąć ten do boku, ale masz tam gdzie chciałeś jednak. Prejumpuję środek. A! Kurde, jak to by było kurde, dobre. Sorry. Nie kurde, no, close. Close, close, nice try. Nie jest niebezpieczne. Dobra. Nice. Bitne. Kurde, nie mam angla. Dam ci do lewej, bo nie mam nic. Nie chcę, żeby atakowali. On ma zerbusta. Wejdzie? Nie wierzę! Sekunda do końca, pierwsza bramka! Ja tutaj skoczyłem tylko, żeby nie kopnął on, bo bym tego pewnie nie obronił. A ja wiedziałem, że ma zero. No. Bo mu wcześniej zabrałem boosta, mówię, challenge'uję to. Nie no, elegancka wygrana dobra, leć. Dobra, jadę, jadę. Tam. Okay. Szkoda by to było struować. Okay. On jeszcze fast kickoffa próbował nieudolnego zrobić. Fast kicka? W sensie bumpowaliście, czy solo tu się da fasta? Nie, nie, da się da solo. Może pokażę, jak będę miał okazję. Dobra, to jeszcze jeden meczek myślę pykniemy i będzie git. A jest mecz numer 3. Udało Let's się. Go. RU? Czekaj, jest tam ten klan, ale nie znam. Ruskie. Dobra. Na turnieju hoopsowym na nich grałem. Na turniej hoopsowy? A właśnie, jeszcze turnieje hoopsowe. To też jest temat, co warto poruszyć. Powiedz coś o turniejach hoopsowych. Jakie... Turnieje hoopsowe? No.
ja miałem ten. Ja chyba miałem cofnięty MMR na turniejach ogólnie. Aha, w sensie, a to że... na tych turniejach? Myślałem, że na turniejach takich community. A, bo a ty w grze na nich grałeś po prostu. Dobra. Tak, tak, to było w grze. A dostaje się title za turnieje na tym? Czy tak, nie? Potwierdzam, dostałem. O, to kozacko w sumie, bo nie wiedziałem. Tylko, że MMR ci nie rośnie. Mhm. Ale to ciekawiło mnie, czy title są. Nie, ja tu je gierę. Okej, okay, dobra, trzymaj. Dobra, masz dobrą akcję. Chyba nie będzie to. Nie wiem, spróbuję kopnąć jeszcze. Się turla po tym. Są nie mają boosta, my mamy full boost. Co? Dobra, to wejdzie. Jeszcze jest jakiś zlagowany. Nie, po prostu sobie weszło. Randomowe. Ja czasem lubię sobie randomową bramę walnąć, na przykład z czegoś takiego, że w niego kopnę i akurat się odbije idealnie. Do lewej, jakbyś mógł. Tak, coś. Bokcia. Zobacz, co ja robię teraz. Ale to zrobił. O, plan był lepszy. Dam smoła, nam idzie. A, jeszcze ten, zapomniałem znowu zapytać. Bo co jakiś czas są teraz turnieje w grze też z Rocketa. Może jakiś się czasem trafi. Czy chcielibyście taki turniej z Maxinio? Zobaczcie. Ja bym na przykład chciał turniej z Maxinio. Ja nie wiem, jak twoi widzowie. No, nie wiadomo. Prejump pobiega. Okay. O kurde, dobry prejumpi. Nie wiem, czy trzeba ładne brać, ale wezmę. On mnie blokuje, weź. Nie do brady, kurde, za późno się skapnąłem, że jedziecie tak przyklejeni. No. A się przylepił z tobą w ogóle. Kurde, teraz kameramen taki. Bo by strzelił, no nie? No tak. Za późno się skapłem, że ten, że się trzyma. I zbogarnął boosta jeszcze. I misuje to. Okej, okay, kopnę, może się przestraszą. Dobra, on misuje to. Misuje, obok niego daje. Nie wierzę. Yeah. Dobra, zabiorę tego boosta, żeby nie mieli. Środek, ja ich blokuję. Masz dużo czasu. Może? Znowu dostał mapa. Nie wierzę. To się odbija. Wejdź, dobra, weszło. Ale placement. Nienawidzę, jak się po tej obręczy tak to turla. Oni robią wam kickoffów, także luz. A bo nie wiem, bo nowi gracze mogę, że nie wiedzą, ale w mecie też są coś takiego jak bump kickoffy, żeby szybciej dolecieć do piłki. Także prosi tutaj chłopsowi. Ale generalnie zagrałem. Dobrze zrobiony bump kickoff to jest free goal za każdym razem. Ładnie. Okej. Okay. Ja to dam na bałagan, bo nic nie widzę. Backward? Nie mam pierwszy. On nie chce zniszczyć. Pusta. Nie mam. Uff, dobra, tego w ogóle nie ma. Nie spokojnie wiem, co robię. Okej. Okay. Fake? No to jest niegroźne kompletnie. Nice. O, spajkował. Ja go bumpuję tutaj. Dam od cornera, może wejdzie. Czy tam rzutka. No i spoko. Dawaj twoje. Kopnę tak. Dopiero potem rzutka. O, wywalił się. Dobra, gituwa, wlazło, wywalił się. Nie trzeba bumpować, ale to jest faking. Dobra. A, przestraszyłem go. Ja i biorę boosta, masz to może? Nie mam boosta też. Zero ma chłop. Okej. Nie dawaj. Strzelę. Przynajmniej pierwszej. Takie coś mam tam. Oj, ale zintowałem. Uwaga, to wchodzi? Nie. Proszę Cię. Widziałbym, że wchodzi chyba. To że tak. Jeszcze? Środek. Dobra, przejmę. Dobra. A zdążył. Okej, okay, przejmę. Daj. Oła, daj. Zasadził mi. Jumpuję. Bumpik. Coś. O, zrespiło mi koks. Straszę go. Okej. Okay. Zniszczę. Nie mam. Fake. Okej. Dobra. 3 na 3 miny. Proszę. Dobra, jeszcze trzymam w górze. YOLO. Nie mamy wiem, czemu to zrobiłem. Ja największy. Tak. Okej, okay, dobra. O! Proszę! Jest! Opłacało się! Opłacało się! Dlatego, że to szuka gier pół godziny i... Trzeba przedłużać gierki. Tak. Jak jest minek jedną bramką, to i tak się do góry daje. No. Nie no, super. 3 na 3 wygrane. Widać tutaj. Nie da się przegrać gierki z takim Maxinio. Top 1 Polski. Tak. Dobra, jeszcze na zakończenie, drodzy widzowie, jest dobra informacja, bo trochę nie było odcinka, ale żeby tutaj nie było, że nic za to nie ma, to macie w opisie też link. Co znaczy w opisie? Pewnie w przypiętym komentarzu podeślę link do giveawaya na 10 dolców. No. Także będzie można coś tam w Rockecie sobie kupić. No i to by było tyle. Dlatego teraz jeszcze raz tutaj
tutaj dziękuję Maksinio, że się zgodził wystąpić i że nam pokazał, jak się gra hupsy. Ja dzięki za wystąpienie, za zaproszenie do takiego filmiku super wspaniałego i pozdrawiam wszystkich, zachęcam do grania hupsów, bo low ranki nie grają hupsów, dlatego że nie umiem latać, ale jak umiecie latać, to grajcie hupsy, bo są przezabawne. No, takie przyjemne są, też takie dla po prostu urozmaicenia, tak odstresować się trochę, wiadomo, że nie każdy musi je tryhardować, a tak sobie for fun pograć, to na pewno bardzo fajne. No, chyba że w obręcz wlatujecie, ale to... A to po 2000 godzin już nie macie takiego problemu. No, to także co, już tutaj bez przedłużania, jeszcze raz dzięki wielkie i co, elo, elo. Pozdrawiam.